Co? To jesteś ty? Ale jak mam rzucić tą maczetą? Ej, ona mogła mnie tutaj po prostu zabić. Siema rodzinko, tu Edi i Gabyś, czyli bracia. W dzisiejszym odcinku oglądamy mój stary występ w Mam Talent, w którym się podobno rozebrałeś, nie wiem, ja myślałem, że będziesz śmiesznie, a nie tak. Typowo tak jak w szkole. Tak jak na przykład mój występ w szkole. Oglądajcie odcinek do końca. Ile? 10 tysięcy czy jakaś promocja? Promocja jak w Biedronce na ziemniaki. 7 tysięcy łapek w górę i rozpoczynamy całą taką serię. A jeśli chodzi o te auta, o to miejsce, o ten garaż, niedługo będzie tutaj coraz więcej odcinków, dowiecie się dlaczego, na razie jeszcze nie mówimy, ale na nasz Instagram, bracia oficjalnie, szybko zobaczcie, robimy ankietę i to wy w ankiecie zadecydujecie, czy użyjemy Audi R8, czy może tego zielonego Lambo. Do Uber Pranka. Do Uber Pranka. Wbijajcie, followujcie, decydujcie i widzimy się w kolejnym odcinku, a teraz zaczynamy. Jak widzicie, nie jesteśmy sami, jest z nami Klaudia i jest z nami Koksu. Na pewno jeszcze kojarzycie Klaudię i Koksa, jeszcze Pepe, którego dzisiaj nie ma, ale będzie w kolejnych odcinkach. Zaczniemy od edycji w Mam Talent, gdzie rozbierałem się. Tak, ale sam numer jest niesamowity. To iluzja, ma kilka milionów wyświetleń i nikt w komentarzach nie potrafi odgadnąć, jak to zrobiłem. To było z 6 lat temu, myślę, może dawniej, więc... Odpalamy to. Agnieszka, mogę cię prosić na środek? Gorące brawo, wywołaj Agnieszkę na środek. To jesteś ty? Nie, wyglądam jak taki wybuch. Dobrego fryzjera miałeś, na pewno. Na pewno nie tak dobrego jak Klaudia. To było świeżo po fryzjerze? To było chyba świeżo po rok w fryzjerze. Zobaczcie, Szymon Hołownia wtedy jeszcze, kiedy nie chciał być prezydentem, tutaj jeszcze był normalnie prowadzącym. Przygotowałem tutaj ze sobą dzisiaj kopertę. To nie jest zwykła koperta. To jest koperta przeznaczenia. Jak to wygląda? Wygodnie na kopercie. Następnie mam przy sobie auto... Moja mina. To jest koperta przeznaczenia. Ja się nie mogę przyzwyczaić do ciebie w ogóle, wiesz. Ale stylówkę też masz mocno. Wszyscy się teraz już na początku ze mnie śmieją, wy też możecie się śmiać, ale... Jak się dostałeś do tego matka? Nie przez te włosy. Słuchajcie, obejrzycie do końca tą sztuczkę, to zobaczycie, jak dobry jest to numer, no właśnie, i szczęka wam opadnie. Mi już szczęka opadła na początku. Mam przy sobie autoportret. Przedstawiam człowieka w krawacie, koszuli, szelkach, spodniach i skarpetkach. Chciałem, żebyś na niego spojrzała. Adi, po pierwsze, twoje rysowanie. Nie chcę cię hejtować, ale zacznijmy od głowy ludziku. Mogłem się lepiej postarać, Gabryś ma rację. Tak, mogłem się lepiej postarać. Słuchaj, na stole leży 5 markerów. Chciałbym, żebyś wyjęła jeden marker. Tak. Dowolny marker, wyjmij z pudełka. Tak. I co? I słuchaj, tym markerem pomaluj... Myślałem, że weźmie pomarańczowy, bo pomarańczowy to kolor braci, co nie? Ale jednak wzięła żółty. Tym markerem pomaluj spodnie temu człowiekowi. Spodnie tego gościa, dobra. I pomaluj spodnie. Dobra. I słuchaj, pomaluj temu człowiekowi bluzkę. On ma bluzkę, tak? Bluzkę, tak? Tak, jasne. Dobra. Ciekawe, czy on teraz krzyknął żółty, to zepsułbym mu ten show. Myślę, że tak. Żółty! Cicho, no... I tutaj prowadzący cały czas, oni jakby próbowali zniszczyć ten pokaz. On się zaczyna tak niewinnie, dobra, pozwala mi wybierać losowe markery, ale to oczywiście nie wpłynie na to, że może mi coś zepsuć. Okay. Cicho, no weź, przestań, no! Śmiało, pomaluj mu bluzkę. Zaczekaj, bo ten tam coś... Agnieszka Chylińska, mistrzyni. Słuchaj, ja nie jestem przyzwyczajona, że facet mi tyle mówi, co ja mam robić. Okej. Nie, no ona to jest dobra, co nie? Charakterna. Pozdro dla Agnieszki Chylińskiej. Kolejny marker? Tak. Pomaluj szelki tam, czy szelki, pomaluj, tak? Szelki. Proszę uprzejmie. Pamiętaj, tworzysz teraz swój taki... Wiem, ja tak z córką codziennie, daj spokój, zawracanie dupy. O, jasne. Dobra, słuchaj, zamknij marker, połóż go na ziemię, wyślij ostatni marker. Dobra, i no. Pomaluj temu człowiekowi skarpetki. On ma skarpetki, pomaluj. Dobra, już. Ale jakby, zobaczcie, w tej sytuacji Agnieszka wybrała różne markery, prawda? I zaczęła jakby malować człowieka. Zastanawiam się w ogóle, co dalej. No, więc zobaczcie, co dalej. Tak. Gdy to zrobisz, odłóż marker i przewróć na drugą stronę kolorowankę, tak żebym jej na razie nie widział. No dobra, ale będziesz widział markery na podłodze, no. To nieważne. Słuchajcie, to co teraz się stało. Zatrzymam, żebyście mogli zobaczyć, jak wyglądam. Ja nie mogę. Adi, ja nigdy nie widziałem ciebie. Gabryś, wiesz, że ty będziesz... Wiesz, że jeśli ty jesteś moim bratem, to ty tak będziesz wyglądał za 15 lat? O jest. Nie. Gabryś, powiem tak. Ci grubo. Nie. Będzie... Już zapisz się do fryzjera. Tak, nie będę tak wyglądał, nie chcę. Gabryś, jaki przerażony. Będę chodził tak regularnie do fryzjera. Nie po co, ty na kilka lat. A ty masz dużo dłuższe włosy, tak zmieniasz tyle chyba. Jeśli Eddie zmienił się na plus, to oczywiście dajcie łapki w górę. A jak uruchomimy całą serię takich odcinków, jak oglądamy jakieś nasze stare występy, słuchajcie, Klaudia występowała też w Mam Talent. Wbijecie 7 tysięcy łapek w górę i nagramy, jak oglądamy występ Klaudii. Promocja z Biedronki. Promocja z Biedronki. Promocja z Biedronki, dzięki. Co teraz się stało? Agnieszka wybrała, po kolei wybrała sobie jakieś swoje mazaki. No. Stworzyła swoje
Mogę, nie. Jak mi nazwać? Nie no, co za człowiek. A mi się wydaje, że oni przyjeździ na pewno też ze względu na te włosy. Wiecie co, ja chciałem być taki autentyczny, chciałem być po prostu sobą. Agnieszka wybrała, po kolei wybrała sobie jakieś swoje mazaki. No. Stworzyła swoje artystyczne dzieło. Tak. Co? Pokaż je publiczności. Pokazać publiczności. Zobaczcie. Najlepsze jest dopiero przed wami. Wy nie wiecie, co się wydarzy. Zobaczcie. Zanim wyszedłem tutaj na scenę, miałem pewne wrażenie, taki jakby sen. Ja z kolei miałem taki sen, że zasubskrybujecie kanał, więc subskrybujcie kanał, bo odcinki w poniedziałek, środa... A ja łapkę w górę, bo potrzebuję... Czekaj. Ja też miałam taki sen. Ty też? Poniedziałek, środa, piątek odcinki wjeżdżają, więc subskrybujcie kanał. I ten sen, tak jakby przelałem na papier, tą wizję schowałem w kopercie. Tej, na której siedziałaś. Aha. Zobaczcie, jest tutaj koperta przeznaczenia. Ja nie mam markerów w tyłku, to już wam mówię. Ja nie mam markerów w tyłku. Aha, dobra, nie wiem. A nikt tego nie sprawdził. No. A Koksu tylko tak się śmieje. Pokaż wszystkim, cały czas, żeby publiczność widziała naszego człowieka. Stworzyłaś swoje dzieło. W tej kopercie również jest kartka. Tak wyglądało. Ale zobaczcie, rzeczywiście. Ale patrzymy. Agnieszka? No. Która przedstawia człowieka? Nie. Ty, ja nie mogę tego wierzyć. Nie. I zaczekajcie, i zobaczcie, rzeczywiście ona sama rysowała, a ja dokładnie w kopercie miałem tylko jeden rysunek, który był tego samą przypowiednią. Ale nie byłbym sobą, gdybym tego nie pobił, tego efektu. Wtedy nie powinienem tego robić, patrząc z perspektywy czasu. Zobaczcie. Ale zaczekajcie, wiecie co? Czyli o, on po prostu robi zdalne ksero. Ja dzisiaj, z rana, gdy się obudziłem. Nie wierzę. To się wydarzy. Byłem tak bardzo pewien tego, co się tutaj wydarzy, że ja nawet... Jestem naprawdę szalizowana. Zobacz to, jakie... I te włosy. Jak ja wyglądam. Ale co to było w ogóle? Ale... Jak ja wyglądam? Niemożliwe. Wiedziałem, że jesteś możliwa, ale teraz jesteś niemożliwa. Ej, gdybym wyglądał tak jak Koksu, był przypakowany na maksa, to Starki to mógł rzeczywiście się rozebrać, ale... Dobrze, wyglądaj się, Di, ale w sumie to... Dobrze. Ja się zastanawiam, jak w ogóle, nie? To... Ale trik jest dobry. Piszcie w komentarzach, jeśli znacie rozwiązanie tej sztuczki, to piszcie w komentarzach. To było, no myślę, 5-6 lat temu, a teraz przejdziemy do tego odcinka, który był odcinkiem półfinałowym. My z Klaudią w ogóle poznaliśmy się w Mam Talent, co prawda w tej ostatniej jakby edycji, a teraz obejrzymy jeszcze poprzednią edycję, gdzie byłem w finale. Świetnie tutaj wrócić. Adi, po pierwsze, wróciłeś strasznie wyluzowany. Tak. Ej, ale zobaczcie, jak ładnie wygląda, znaczy ładnie, w sensie estetycznie, tak. W sensie elegancko, schludnie. Ten numer zaprowadził mnie do ścisłego finału Mam Talent. Przyszedłem na pierwszym miejscu, jakby deklasując konkurencję, więc a zobaczcie, jak Agnieszka w ogóle będzie fajnie. Małgosiu, przygotowałem dla ciebie pudełko przepowiednie. Na razie go nie otwieraj. Dobrze. Agustin, to co lubisz? Talia kart. Pamiętasz, szkiełko? Tak. Oraz Agnieszka, książka o podróżach. Dobra. Za chwilę będę poruszał się palcem w ten sposób po stronach. Jasne. Zatrzymaj mnie mówiąc stop, kiedykolwiek chcesz, zaznaczę to miejsce kartą. Gotowa? Tak. Stop! Świetnie. Zapamiętaj, proszę, numer swojej strony. Agnieszka w ogóle jest przewodniczącym jury i ona jest jakby taka najbardziej ogarnięta w tym całym pokazie. Jak wychodzisz, Mam Talent występować, nie wiem, czy też miałeś takie wrażenie, ale ona jest taka najbardziej jakby konsekwentna bardzo i konkretna. I konkretna, ale tak. To ja ją odebrałam niesamowicie, ona bardzo, bardzo mnie tak podbudowywała, że jak patrzyłam na nią, występowałam, to po prostu aż... Ale nie będziemy też spoilerować za bardzo, bo zobaczycie występ Klaudii, jak będziemy go oglądać. Zapamiętać numer swojej strony? Tak. Mhm. Świetnie. Każdy, kto w komentarzu napisze numer strony, dostanie serduszko od Ediego, więc piszcie w komentarzach numer strony. Ciekawe, czy wy zapamiętaliście numer strony. A jaki był numer? Nie widziałam. No, dlatego musisz wyczytać komentarze potem na koniec. Jezus, żebym ten numer zapamiętała, no. Agustinie, dla ciebie talia kart. Wszystkie karty w talii są różne, okej? Okay? Rany, ja w ogóle zapomniałem, tutaj zrobię taką sztuczkę, że Agustin, jemu szczęka praktycznie do podłogi spadnie. On później, po tym odcinku, podszedł do mnie. Tak, jeśli zauważycie Gabrysia w tym odcinku, to napiszcie sekundę. Ciekawe, kto będzie taki sprytny i zobaczył Gabrysia na publiczności. Boże, ile macie do zapamiętania i napisania. Challenge. Postaram się zrobić to najefektowniej, jak potrafię. Zobaczcie, uważnie. On wybrał 8 pik. Karty zaczynają tworzyć sylwetkę Agustina Agoroli na scenie programu Mam Talent. I zacz, i tutaj jakby pojawiam cały jego obraz, co nie, a wszystkie karty są różne. I on wybrał 8 pik. W swojej dłoni trzymasz jedną kartę. Jaką kartę wybrałeś? 8. Jaką? No jaką no! Agnieszka jak na niego krzyczy od razu. No jaką no! Okej, zobacz. W
wino czarne. Jest. Nie wymagam brawa, ale bo miło. Jak dziecko, jak dziecko. Jak po prostu zjarane dziecko. Nie wiem, jakie dziecko? Zjarane czym? A wiesz, co to znaczy? Co to znaczy zjarane? Zjarany taki żołnierz. A, okej. Okay. Uff. Tak. Zobaczcie, piosenka Pik jeszcze tutaj jest, widzicie ją, prawda? W tym momencie ona znika. No. I Agustin, nie mam nic w ręce, pojawia się w twojej kieszeni w marynarce. Sprawdź, wewnętrznej, wewnętrznej. Włóż rękę. Ja nie... Panie i panowie. Ale czekajcie, to nie koniec. To tylko odwrócenie uwagi. Zobaczcie jego reakcję, nie? Zobacz, on po prostu cały czas będzie się drapał, po prostu tutaj cały tłuszcz z czoła może wydrapać, po prostu cały make-up się zdrapie. Powiem wam, że zaraz będzie finałowy etap tego występu. Gdybym to zrobił w finale, to miałem szansę wygrać program, naprawdę. Jaki skromny. Skromny Eddie. To tylko odwrócenie uwagi od najważniejszego, od przepowiedni. Jaki numer strony wybrałaś? I mam teraz głośno powiedzieć. Tak, Agnieszka cały czas, zwróćcie uwagę, trzyma ręce na książce. Ja jej nigdy tej ręki nie zabrałem z książki. To jest przepowiednia. Nigdy, dalej trzyma. Agnieszka tam siedzi w studio i dalej trzyma. Legenda głosi, że Agnieszka siedzi w studio i trzyma. To jest przepowiednia. Jaki numer? 164. I numer jest ten sam, ale nie tylko. Brawo, zobaczcie. No! Otworzymy książkę na numerze 164. Tak. Wszystkie strony są różne. Ale jedna jest wyrwana. Jeśli przyjrzycie się uważnie, zobaczcie, że to nie tylko strona o tym samym numerze, a dokładnie ta sama. To jest bardzo fajna sztuczka. Zobaczcie, mina Agnieszki, co nie mina Agnieszki, takie... Robię to codziennie w domu. Masakra w ogóle. Naprawdę. No nieźle. Tak, naprawdę drugi występ był bardziej wyluzowany, ale ten... Bardziej spięty. Na pewno byłeś po fryzjerze. Tak. Nie, ja nie ogarniam tego. Ja nie mogę. Masakra, naprawdę. A teraz czas na hit, bo teraz cofniemy się, myślę, że o 7 lat wstecz. Jeśli śmialiście się z tego, jak wyglądałem w pierwszym tym występie, który się oglądaliście, to tu po prostu... Na sam finał najlepsze zostawiliśmy. Tak, koks, zrozumy. Wywołajmy następnych naszych asystentów. Co? Kozyra, Robert, dokąd jedziesz? Patrząc na mnie, ja patrzę w lustro, powinienem spytać się, dokąd zmierzasz, człowieku? Do fryzjera? Do fryzjera, dokładnie. Może łatwiej będzie, jak cię wsadzę na ten rower po prostu. A ja teraz jaka mina, taka smutna. Co tu się wydarzyło? Dobra, Adi, lecisz dalej. Już. Czy Małgosia, mogłabyś tutaj podejść do mnie? A Gosia w ogóle się nie zmieniła. Tak. Cały czas wygląda tak ładnie. To prawda, Małgosia Foremniak jest cały czas tak młoda. Trzymaj. Nienormalny jakiś. Kiedy usiądę na siodełku, wszyscy biją głośno brawo. Wy nie bijcie brawa, panowie. Okej. Uwaga. Ale zobaczcie, wyobraźcie sobie, że tutaj Szymon trzyma ten rower i w życiu po prostu nie wyobraziłby sobie, że kiedyś tak orędzie polskie by chciał trzymać i rządzić sztandar. Krajem, tak? Sztandar, być, wiesz, jak prezydentem. Zobaczcie jego minę tutaj, ale ja i tak jestem chyba największym hitem. Nie, nikt cię nie pobije tu. Teraz! Brawo! Panowie! Wiecie, jak ja się stresowałem, bo oni po prostu, to jest nie pokazane w telewizji, ale oni cały czas tym rowerem machali tak jak małpką na jakimś palmie, a oni by chcieli ją strącić za wszelką cenę. Serio? No, to był hardcore, jaj. Naprawdę. Raz, dwa, trzy, puśćcie! Puść to! Wow. Uciekajmy! Za chwilę Małgosia rzuci do mnie maczetą. Małgosia, krok do przodu. Ale jak mam rzucić tą maczetą? Mówię. Ej, ona mogła mnie tutaj po prostu zabić. Wiesz, bo ja mogę zabić. Nie! Słuchaj, pionowo. Śmierć na żywo! Słuchajcie, jeśli złapię, to dajecie łapkę w górę i wtedy nagrywamy kolejną serię, oglądamy występ Klaudii. Więc uwaga, jeśli złapię, łapka w górę. Jezu, żeby złapał. Trzy. Raz, dwa. A trzy. Tak jest, łapka w górę i nagrywamy, ale easy, nie? I klaszczemy. Raz, dwa. Jest, żongluję maczetami, bang. Ale słuchajcie, to co było piękne, dostałem znowu 3 razy na tak i tak naprawdę dopiero za 3 razem w Mam Talent dostałem 3 razy na tak, dostałem się do półfinału. Więc cokolwiek w życiu robicie, nie traćcie wiary, nie poddawajcie się i dążcie do swojego celu. Mi udało się za 1 razem. No, mi się udało za 3, ale pamiętajcie, jeśli coś tobie się nie udaje od razu, nie poddawaj się, walcz. Tak. Pamiętajcie, widzimy się w poniedziałek, środę, piątek. I nie żonglujcie maczetami w domu. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Siema.